Siemaneczko, z tej strony Robek, a to kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2015. W dzisiejszym odcinku zajmę się odbiorem mojego nowego nabytku po 4 tygodniach dokładnie, czyli Ursusa 1014 oraz moi drodzy, zakupiłem sobie nowy lejek. Czy to nie można lejkiem, nie mogę tego nazwać. To jest rozsiewacz Rauch. No i dodatkowo, jak mówiłem, jak obiecywałem, jest Unia Max. Jest spoko. Czegoś, co sprzedałem. No i jak naturalnie jest pług kupiony, naturalnie czegoś pozbyłem. Sprzedałem siewnik. To jest pierwsze. Sprzedałem tego, co mówiłem, Deutschfara. Sprzedałem ten kultywator. Co jeszcze tam sprzedałem? Sprzedałem chyba... No i chyba w sumie tyle. I coś jeszcze... Na pewno coś sprzedałem, tylko nie pamiętam co. Czekaj, dźwięki sobie sprawdzę, bo mi się... Nie, 10 mam, tylko ja wiem, gdzie będę miał głośno. No i co, no to zajmujemy się zwaleniem. No i na terenie lawetka, moja własna, osobista. Zajmę się, zrzucam tego Ursuska i jedziemy Ursusem. Z Unią Max jedziemy to talerzować, zakultywować. A tu Fent niech sobie stoi spokojnie. Opuścimy sobie. No bo naturalnie... Paletka ładnie się rozłożyła. Otworzymy sobie tylnią szybę, żeby cokolwiek widzieć. I co, jedziemy? Jedziemy, moi drodzy, poprawiać prawa pod chyba kukurydzę najprawdopodobniej. Te pole, co oraliśmy. Minęło troszkę, bo minęło dokładnie 2 tygodnie od naszego ostatniego, mojej ostatniej wizyty w farmingu. No i właśnie przyjechał mi ten Ursusik ładny. Sprzedałem ten jeden ciągnik, tego Deutschfara, sprzedałem tego, ten kultywator, co mówiłem, temu kolesiowi sprzedałem. Po prostu chciał, sprzedałem po dobrej cenie, bo sprzedałem go za jakieś 3000. No i sprzedałem ten ciągnik sprzedałem za 10 000, bo ciągnik był bardzo porządny, zrobiony silnik, robiłem mu silnik niedawno. Także może te 10 000 ktoś na pewno się będzie, ten kto go kupił, na pewno się będzie cieszył nim. No i co, no ja właśnie zakupiłem tego Ursuska. Co tu widzicie, 1014. No i dodatkowo właśnie tą Unię Max, talerzowy. Przepiękny kultywatorek, no i lawetkę, no oraz właśnie ten rozsiewacz na wrał, dwutalerzowy, otwierany od rozsiew nawozu. Te dziurki przy rozsiewaczu hydraulicznie, nie muszę się męczyć z wajchą, są hydraulicznie ustawiane. Znaczy ustawienie jest takie pokrętełko, ale... Jeśli chodzi właśnie o to, o otwieranie, nie muszę sięgać z tyłu otwierać, tylko po prostu biorę sobie w Ursusie od hydrauliki, pyk, nawet nie wiem, kto tutaj jest od hydrauliki, po prostu się tutaj niedawno go właśnie, no, widzicie, nawet przyjechałem, jeszcze zwalałem go teraz, czyli niedawno mi przyjechał, przyjechałem nim do domu, przyciągłem go, sąsiad mi przyciągnął samochodem takim, on ma taką terenówę 300 koni, więc z tym Ursuskiem nie było problemu. A Unię Max zakupiłem sobie pośród... Zakupiłem sobie net, powiedzmy, obok, dwie miejscowości dalej, także niedaleko, nie miałem, ten wyjechałem Fendem. I co jeszcze, właśnie kupiłem tego Kuna, żeby tak było. Puszczam, jedziemy dalej, nie mi się tutaj. Czekajcie, muszę to zrobić. Niedaleko, więc była to Unia Max w bardzo dobrym stanie, jak widać. Wszystkie te rampy, nie rampy, wszystko było w perfekcyjnym stanie. Także ja po prostu nie miałem co nim gardzić, także brać nie dużo dałem.
wał jest z tyłu nawet, no dwa są nawet wały takie zębate, z przodu jest jeden, tu te rampy naprawdę bardzo fajne się wydaje, także myślę, że naprawdę będzie robił robotę. No i co jeszcze, może wyśniemy się na końcu, jeszcze przejedziemy się Fendem z rozsiewaczem. Jak to skończymy, to jeszcze wezmę rozsiewacz, skoczę na ziemniaki, posieję olifoski albo saletrę, żeby było. Posiejemy sobie na ziemniaczki. Mam ziemniaki, troszkę ziemniaczków mam, także musimy zadbać o te ziemniaki. No i nie wiem, zajmuję się krowami, no i troszkę hodowlę. Mam krowy, mam zboże i mam hodowlę ziemniaków. Mam ziemniaki, to chyba tam 3 hektary tych ziemniaczków. No i krowy, 30-40 sztuk mlecznych. No i jeszcze pola, no to pola to tam nie wiem ile mamy, bo tak mniej więcej tu jest chyba 30 hektarów, tak mniej więcej z trawami. Także jest troszkę pracy przy nich, no ale no zyskuje na zbożu, zyskuje na mleku. No też właśnie straci na nawozy, na opryski, na paliwo muszę stracić, na utrzymanie w ogóle maszyn, konserwacji i w ogóle. Troszkę stracę, no i właśnie na remonty, nie remonty niespodziewalne jakieś w sezonie, wypadek albo co, jakieś roboty, no to także muszę też się na to spodziewać, więc na pewno będę sprzedawał, teraz mam do sprzedania jakieś 30 ton pszenicy z tego pola, 30, nie wiem, więcej, mniej jest chyba nie 30, tylko chyba 10 dokładniej, to muszę sprzedać, jechać Fendem z tą przyczepą, z tą starą jeszcze jadę sprzedać, bo nową jeszcze nie mam zakupionej, także będziemy jeszcze ze starą. I co jeszcze tu musimy boczkiem przejechać tutaj, taki poprzeczniaczek jeszcze nowej nie ma przyczepy, także nie jadę, będę jeszcze ze starą jechał. Marzenie, lek, siewa się marzenie. Czy no,
13. Dobrze. Ziemniaczki ładne mi zeszły w tym roku. Grubsza jeszcze wam pokażę tego linderka, co się z nim dzieje, bo tu jest właśnie linder i tu mamy, moi drodzy, tak, tu jest podnośnik cały i po prostu, gdy są problemy, prawie będzie to lawetka, weźmiemy, przypniemy do niej lawetkę. Wycofamy, są takie problemy właśnie z tym, z tym linderem, że po prostu mi nie chcę podnosić i muszę mu dać 100% gazu, żeby podniósł choć przynajmniej trochę. No i właśnie coś z podnośnikiem zjechano, także myślę, że w następnych odcinkach będziemy wywozić tego linderka, zobaczycie go załadowanego na przyczepie, sprzedanego może. Zobaczymy, pożyjemy. Także nic, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych odcineczków.